Sezon ogórkowy w pełni. Ogórki kiszone to też oczywiście wyrób domowy, a wyroby domowe to temat tego kanału. Oczywiście przepisów na ogórki kiszone jest bardzo dużo. Wszystkie się opierają o ten sam szablon. Taki szablon dzisiaj wskażę, ale w każdym domu praktycznie jeszcze jest tam jakiś mały niuansik, który zmienia albo dodaje, albo ulepsza. Jeżeli ktoś ma ochotę z takim swoim tajemniczym przepisem podzielić, zapraszam do wypisania przepisów pod filmem. Na pewno będą chętni i skorzystają. Taki prosty sposób, który nie wymaga jakichś tam szczególnych umiejętności, pokazuję dzisiaj. Ogórki kiszone kiedyś, dawniej, za moich młodych lat, głównie wykonywało się w kamionkach. Dzisiaj o dobrą kamionkę nawet trudno jest. To, co w większości się sprzedaje jako naczynia do ogórków, nie ma z kamionką nic wspólnego. Jak ktoś ma kamionkę, bardzo fajnie. Jeżeli nie, prosty sposób, taka oto beczułka za testem na żywność i wystarczy, żeby zrobić dobre, kiszone ogórki kilka razy w sezonie nawet. Co mamy na stole? 5 kg ogórków, korzeń, chrzanu. No ile? No trudno to mi nawet określić. Na pewno nie za mało. Nie dawać za mało, lepiej dać więcej niż mniej. Dwie porządne główki czosnku i właśnie świeżo zagotowana gorąca woda w ilości 5 litrów. 5 czubatych łyżek soli do przetworów. Sól kamienna do przetworów. Taką należy kupić, nie jakieś nie wiadomo co. Taka sól jest istotna, że to by to powinna być opisana jako sól kamienna do przetworów. 5 łyżek. Niektórzy dają mniej, ja wolę porządniej posolić. Taka jedna łyżka to około 30 gram. To jest w ogóle bardzo szybki sposób. Naprawdę niewiele roboty, żeby takie ogóreczki wykonać. A, już praktycznie rozpuszczone. Jeszcze zakręcąc raz czy dwa. Już można to odsunąć troszeczkę na bok. Najwyżej jeszcze zamieszamy za chwilę. Beczułka. A, jeszcze jednej rzeczy sobie przygotowałem. Ale zaraz po nią sięgnę. Wkładam taki worek separacyjny, dlatego że ja w tej beczce wykonuję różne rzeczy i żeby nie przechodziła beczka ewentualnym zapachem jednej czy drugiej rzeczy, którą w niej wykonuję, stosuję worek separacyjny. No i teraz jeszcze. Jeszcze jedna przyprawa, która jest niezbędna. Dobrze, to teraz tak. Ogóreczki. Wkładam po całości. Muszą być oczywiście umyte, pozbawione ogonków. Są też wersje takie, że nacina się z jednej i z drugiej strony. Ja stosuję jednak taką zwykłą, tradycyjną wersję. Dwie główki czosnku obranego i pokrojonego. Nie trzeba tego sypać tam między warstwami, to są na tyle duże odległości między tymi ogórkami, że to się spokojnie przedostanie na dół. Pokrojony korzeń chrzanu. A, tu już przygotowałem sobie gorczyca biała. To też w zależności od gustu, ale na taką beczułkę na pewno nie mniej niż dwie czubate łyżeczki. Powiedziałem nie mniej, dlatego ja dam trzy. Dobrze.
zostaje jeszcze oczywiście koper, liść chrzanu. Tego też nie należy żałować. Tyle, ile się w beczkę zmieści. A. Tu jeszcze raz zamieszamy, bo jakaś tam drobnica się na dnie zachowała. Oczywiście można korzystać z gotowych przypraw. Są takie przyprawy do ogórków na rynku. Nie trzeba tych przypraw zbierać, obierać, czyścić, tylko wsypać taki gotowy komplecik. Według mnie większość z nich jest za mało intensywna i tak i tak coś trzeba od siebie dodać. Dobrze, teraz tak. Potrzebuję... coś do nalewania. Na początku nie z garnka, bo to bym tu porozlewał, więc używam naczynia. Są różne szkoły. Zalewanie zimną, bądź zalewanie gorącą wodą. U mnie w domu zawsze się zalewa gorącą. I według mnie tak jest dobrze. Jest dokładnie. Wszystko ładnie zakryte. Teraz już ostrożnie, bo to jest gorące. Delikatnie trzeba tak uchwycić, żeby jak najmniej powietrza było w środku. W zasadzie wycisnąć całe powietrze. A. Porządnie skręcić. Nie zawiązywać na szczelnie, ale skręcić. Można taki talerzyk jeszcze położyć, żeby się samo nie rozkręcało. Jakby było za mało w tej beczce, także ta cała zawartość by pływała, można dołożyć jeszcze jakiś ciężki rzeczownik dociskający to. Ale w tym przypadku nie trzeba. Zakręcamy 2-3 dni w temperaturze pokojowej. Potem należy znieść do piwnicy w trochę chłodniejsze miejsce. Kiedy jeść? To zależy od tego, jak długo wytrzymamy. Czasami już się następnego dnia otwiera, czy sprawdza, czy dobre. Po dwóch dniach już są zupełnie inne niż takie surowe. Naprawdę nadające się do jedzenia. Im dłużej poczekamy, tym oczywiście będą bardziej to ogórki kiszone. No i dobra. Czekamy. Minęły 2 tygodnie i to nie jest tak, że ja do tej beczki nie zaglądałem w tym czasie. Zaglądałem oczywiście, już parę ogóreczków stamtąd zniknęło. Ale w tej chwili to jest ten moment, kiedy one są już w 100% pod względem zapachu i smaku dobre do jedzenia. Muszę tylko wygrzewać. Chrupiące, właściwie ostre. Coś niesamowitego. Ale innymi słowami, zwykłe ogórki kiszone. Porządne ogórki kiszone. No nie jakieś tam dziwne wynalazki. O. Parę pasteleczków. W tą czy to są na. To jest naprawdę banalnie proste. Bardzo wielu już to robi. Ci, którzy jeszcze nie robią, powinni. Ogóreczki własnej roboty. To jest to, co powinno być w każdym domu. Smacznego. Spróbujcie.